Polska już wcześniej podejmowała działania w sprawie niemieckich śmieci, wysyłając pisma do rządów w poszczególnych landach, jednak te próby nie przynosiły rezultatów. Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera, do bardzo zielonego niemieckiego rządu o zabranie niemieckich śmieci. Polski podatnik, Polak nie może płacić za wywóz, za zagospodarowanie niemieckich śmieci. Z przekazanych w połowie maja przez resort klimatu i środowiska danych wynika, że między innymi w Gliwicach zalega 1300 ton odpadów, w Babinie 450 ton, w Sarbii 8700 ton, a w Sobolewie ponad 3000 ton. Na pewno my chcemy postępować zgodnie z prawem unijnym, nie chcemy też wchodzić na taką ścieżkę, którą sami uznawaliśmy, że wobec nas była nieuczciwa, ale też nie możemy pozwolić sobie na to, żeby Polska była dalej śmietnikiem Europy, tak jak działo się to za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Komisja Europejska będzie miała 3 miesiące na podjęcie decyzji. Następnym krokiem jest skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Doszło tutaj do naruszenia prawa europejskiego ze strony Republiki Federalnej Niemiec, która powinna wziąć odpowiedzialność za przemieszczone do Polski i tutaj w tej chwili zalegające bezprawnie odpady. Jakiekolwiek zasłanianie się w tej sprawie kompetencjami landowymi nie broni się w kontekście prawa międzynarodowego, nie jest możliwe. Nie może być tak, że najsilniejsze państwo w Unii Europejskiej nic sobie nie robi z prawa europejskiego, łamie je i sprowadza do Polski nielegalne, w sposób nielegalny odpady. Dziś po raz kolejny doszło do pożaru wysypiska śmieci. Tym razem strażacy musieli interweniować w Nowym Miszewie pod Płockiem. Sytuacja jest opanowana, nie było większego zagrożenia ani dla zdrowia, ani dla życia ludzi, ani dla środowiska. Powierzchnia palącego się pożaru była mniej więcej 10 na 10, 8 metrów wysoko. Na miejsce zadysponowano 10 zastępów gaśniczych oraz zastęp grupy chemicznej celem analizy środowiska. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął walkę z mafiami śmieciowymi. Od 2016 roku Inspekcja Ochrony Środowiska ma większe uprawnienia i może przeprowadzać kontrolę w dowolnym momencie, dzięki czemu nastąpił drastyczny wzrost liczby interwencji. Ta firma, która dysponuje tym i operuje na tym składowisku, działa na podstawie decyzji starosty z 2014 roku. Po zmianie ustawy w 2019 roku cała jurysdykcja jakby nad tego typu decyzjami przeszła w zakres kompetencji Urzędu Marszałkowskiego. Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w latach rządów Platformy Obywatelskiej do Polski sprowadzono prawie 6 milionów ton śmieci. Światłe rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u otworzyły bardzo szeroko drzwi dla przedsiębiorstw, których model biznesowy polegał na tym, ściągać śmieci, trujące odpady z całej Europy i przywozić je do Polski na tak zwane składowiska. Według danych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 2022 roku z Polski wyjechało 351 ton, a przyjechało 333 tony odpadów do odzysku. W 2023 roku ten trend się utrzymuje. Wyjechało ponad 121 tysięcy ton odpadów, a import wynosi 109 tysięcy ton. Paweł Błoch, Telewizja Republika.